kto powinien rządzić w Polsce po jesieni? Numer jeden człowiek ten, tylko ten człowiek, który może poprowadzić Polskę, żeby nam się żyło lepiej i tak jak teraz się wszystko rozwija. To jest wszystko super, tak mi się wydaje. Donald Tusk wychodzi i mówi, że to właśnie się zwija Polska. Ale afery wszystkie, jak się zwija? No, ale no, słyszy pan, no są tam jakieś afery przecież, że tu gdzieś pieniądze giną. Proszę powiedzieć jakąś aferę. No na przykład Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jakieś miliony przyznają jakimś firmom, które w ogóle się założyły niedawno. Wie pan, no od groma jest jakiś taki... Jeśli jest jakaś afera, to uważam, że to trzeba zgłosić do prokuratury. Są ich organy ścigania. A kto rządzi prokuraturą? Proszę? Nie, ale nie zgłoszenie wpłynie. Tylko się mówi ludziom w szarej masie, że tak powiem, że afery. Są afery, a nie ma? Nie ma. Jestem tego samego zdania. Jak są afery, to trzeba zgłosić do prokuratury. No co tam ludzie mogą? No jedno coś tam powie, afera. Jaka afera?